Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu stacja Mikrofonia. Zapraszam do wysłuchania audycji zrealizowanej z okazji Dnia Ojca. Na wstępie chciałabym życzyć wszystkim ojcom, tatom, tatusieńkom wszystkiego najlepszego. W podziękowaniu za Wasz trud życzymy Wam zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i samych szczęśliwych dni. A oto niespodzianka, ponieważ połączymy się z korespondentem ze Zmorąga, który ma dla nas właśnie wieści z Moronga. Tak, Kasiu, hej. Halo, halo, witamy bardzo serdecznie, tu stacja Mikrofonia i zapraszamy do wysłuchania wieści z Moronga. Witam pana korespondenta właśnie z Moronga. Co tam w Zmorągu słychać? Jak tam w Zmorągu Dzień Ojca? Witam. Witam wszystkich. Witam drogie dzieci również. Zarówno te z rodzin nieobjętych dotąd nadzorem kuratora sądowego w formie owocnej współpracy z asystentem rodziny w trybie artykułu 109 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jak i te z rodzin patologicznych. Dziś z okazji Dnia Ojca hucznie obchodzonego w Zmorągu jako stały korespondent z tamtych stron chcę przybliżyć Wam w związku z tym dwa dzieła poezji romantycznej poświęcone tematyce ojcostwa, wprowadzone do wspólnego mianownika na zasadzie wash and go, to jest umyj i gotowe razem, czyli trach mach, ale z zusammen. Będzie to poemat Ojciec Zadrzumionych Juliusza Słowackiego z 1838 roku, napisany prawdopodobnie we Florencji, który został wydany rok później w Paryżu w dziele Trzy poemata i reprezentuje tak zwaną poezję egzystencji w twórczości Słowackiego. Połączymy go metodą spawalniczą z baladą Powrót taty Adama Mickiewicza, która została po raz pierwszy wydana w zbiorze balady i romanse w 1822 roku jako część tomu poezji. A utwór opowiada o ojcu dzieci, który aliści heroicznie powraca na łono rodziny. Wiem, jak bardzo nie cierpicie obydwu naszych wierszów narodowych i ich liryki, więc przynajmniej tak będzie krócej i mniej bolało, bo to lżejsza męka, tak razem wszystko do jednego worka. Preparowany koktajl cechuje też uwspółcześnienie realiów, żeby od nich Bóg wie, gdzie nie odbiegać. Trzy razy księżyc odmienił się z loty, jak na tej glebie zmogły mnie wymioty. Piłem za zdrowie żony i jednego z drugim dziecka, aż mnie dopadła pierwej czkawka. Czkawka ta zdradziecka. Zaś potem fala mdłości z wnętrzności wnet mnie powaliła. Ot, myślę sobie, mila mi mogila. Potem był dalszy ciąg owego horroru, gdy dalej dusił mnie za szyję wciąż anioł pomoru. Och, trzeba mieć mojego pecha, żeby znów wszystkie miał pytały echa. I wszyscy ludzie, czy wracam ze zdrowiem, zapytają, cóż ja im odpowiem. A czemuż się tak w błocie wypaprałem? Przecie im rzec nie mogę, że wszakże zachlałem. Pójdźcie, o dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto pod słup na wzgórze. Tam w rowie leży tatuś wasz kochany, oblazły blotem i kurzem. On ci tam zaległ w rodzimej glebie, wśród stada zdziwionych wiewiórek. Klęknijcie, dziadki, przed tym obrazem, pobożnie zmówcie paciurek. Tato nie wraca, ranki i wieczory, mać alimentów we łzach czeka i w trwodze. Gdy bracia śpiewają cienko, jak brat z bratem, matko jedyna, zapiewają dziadki, zmiluj się, zmiluj nad tatem. A teraz może jeszcze
Szary kącik wiedzy prawniczej dla nieuświadomionych jurystycznie. Oto dziś kilka pożytecznych uwag na temat ojcostwa, którymi smakowicie raczy nas kodeks rodzinny i opiekuńczy. Artykuł 73, paragraf 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. To jest artykuł 62, paragraf 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi on od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Uwaga, domniemany ojcze, strzeż się i drżyj. Paragraf 3. Domniemanie powyższe może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Ależ ojcze, nie płacz, nie płacz, nie uciekaj, tatusiu, pamiętaj, że ojciec, cytuję, staje się ojcem nagle, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, w jednej chwili spada to na niego jak ostrze gilotyny oddzielające czas nieojcostwa od czasu ojcostwa. Koniec cytatu. To cytat nie z kodeksu, tylko z literatury nieprawniczej. Ciąg dalszy nastąpi. Termin rozprawy sąd wyznaczy z urzędu. Na zakończenie zaś obchodów dzisiejszego święta przypominam na wszelki wypadek, że do księdza zakonnego, czyli brata, po święceniach mówimy ojcze także. Co jednak w tych okolicznościach nie ma nic do rzeczy. Dziękuję, mówił wasz korespondent ze Zmorąga. Dziękujemy bardzo serdecznie za informacje z Morąga, za wieści z Morąga, a słuchaczom bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie niniejszego reportażu. Natomiast mam tutaj takie pytanie, bo mi się właśnie przypomniał taki tekst Mariana Załuckiego, ale przypomniał mi się fragment wyrwany ze środka dotyczący dzieci, a dokładniej dziecka, że co się bez algebry nigdy nie połapie, której przynależy mamie i któremu papie. Tak jest. Miłość to zasadzka, co z nikim się nie cacka. Guciowie się rozwodzą, jutro przeprowadzka. A wszyscy się dziwią temu niesłychanie, bo oboje lubią żyć w małżeńskim stanie. On jej trzecim mężem, ona jego piątą, bo już przedtem miał 4 żony, a konto. Lecz dziś muszą się rozstać mimo lesji cierpień i wspólnie przeżytych rajów i przedpiekli, bo nur lub ma w lipcu, ona ma na sierpień. Niezgodność charakteru, jak zgodnie urzekli. Wszystko uzgodnione. Ona bierze dziecko, a on bierze psztycko. Primowo to grzdecko. Ona się z tym godzi. Idź z tą Rozamundą, primowo to grzdecko, a psztycką sekundo. I sama z ochotą zlywa z nim idiotą, żeby zostać oto plącką. Kwartowo to. Więc wkrótce parami pójdą tup, tup, tup. Do tego urzędu, gdzie bierze się ślub, gdzie ludzie się pchają dzisiaj jak do magla, a woźny wpuszcza je tylko przynagla. Przysięgaj pan wierność do samego rozwodu i chodu, i chodu. Nie wyjdą, na krótko, bo przecież nieludzko za długo być fląską, zamiast być już gludzką. Więc wnet się okaże, że dzieli ich dzika niezgodność numerów, ja wiem, kolnierzyka, albo na ten przykład jakieś inne fatum, jej pierwszy obiad, non consumatum. Bo miłość to zasadzka, co z nikim się nie sacka, i znowu się rozwiadą, i znowu przeprowadzka, i znów do urzędu, gdzie bierze się ślub, parami pod rączkę pójdą, top, 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 psztycki z gludzką, gludzki z fląską, oraz fląski z grzdecką, a przy każdym jedno zamienione dziecko, co się już bez algebry nigdy nie polapie, której mamie przynależy i któremu papie. Bo drzewa genealogiczne dziś mają prostaczki,
wyższe sfery, najwyżej genealogiczne krzaczki. Że ze sytuacja taka coraz częstsza, sieć rodzin się w Polsce zazębia, zagęszcza i myśl pewna słodka wprost nie daje spać mi, nie bacząc na wieki podagrę, że choć ludzie jeszcze nie są sobie braćmi, to człowiek człowiekowi szwagrem. Jeśli chodzi właśnie o ojcostwo, to powiem tak, że ojcostwo jest powodem do dumy. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć o dyskryminacji, no, której ofiarą padają właśnie ojcowie. Ponieważ no, trzeba wiedzieć, jakie imię nadać synkowi, prawda? Bo jeżeli synek ma na imię Tomek, to wtedy ojciec może powiedzieć, to jest mój potomek. Ale jeśli synek ma na imię Krzysiek, no to niestety już jest sprawa, że tak powiem, przegrana, dlatego że ojciec dalej może powiedzieć, to jest mój potomek, a już nie powie po Krzysiek, czy na przykład jak syn ma imię, nie wiem, Emilian, to nie może powiedzieć po Emilian, tylko zawsze jest ten Tomek, zawsze jest potomek. Tak, to bardzo smutne, ale jednocześnie prawdziwe. No, nie wiem, jak tam jest z innymi męskimi imionami, ale przypuszczam, że sytuacja może wyglądać podobnie przykro i niesprawiedliwie dla każdego ojca. A tutaj chciałabym powiedzieć o takiej ciekawostce, ponieważ słyszałam, że w Rosji jest coś takiego jak atczectwo, czyli że nazwiska nie są takie jak u nas nazwiska, że na przykład powiedzmy nazywa się, nie wiem, Joanna Kwiatkowska, tylko na przykład jest Joanna, powiedzmy, dajmy na to, że ojciec miał na imię Marian, no to Joanna Marianowna, prawda? I nazwisko tak, pochodzi tak od ojca, tak? Tak, w warunkach rosyjskich tak się rzeczy dają. Jeżeli ktoś jest na przykład Jan, to będzie Jan Iwanow, bo zakładam, że ojciec musiał być Rosjaninem przy okazji. Jeżeli byłby to na przykład Stanisław, to będzie Stanisław, Stanisławowicz, tak jak to no, bywało w kręgu znanej mi rodziny. No, a w innych przypadkach ojcostwo zawsze wygląda podobnie. Stąd też na przykład znana postać Józefa Stalina w pełni nosiła wraz z ojcostwem miano Józef Wissarionowicz Stalin. Tak to brzmiało w wersji rosyjskiej. Natomiast również znana postać powiedzmy Rasputina brzmiała w całości wraz z ojcostwem tak, że był to Grigory Jefimowicz Rasputin. O, rara Rasputin, lover of a Russian queen. Tak, oj, czyli tak. Jeżeli on był Grigory Jefimowicz, to znaczy, że jego ojciec nosił imię Jefim. Aha. U nas rzadko stosowane. No tak, no już częściej Abdullah. Ale jakby to strasznie brzmiało, na przykład Józef Abdullachow. W rosyjskim, gdyby tak się zdarzyło, to byłby to Abdullah Abdullachowicz. Natomiast jeżeli chodzi o nierzadkie w warunkach rosyjskich, żydowskie imiona, to bardzo często był to na przykład Jakow Ibrahimowicz albo Jakow Abrahimowicz, zależnie od tego, jak bardzo semicki był tatuś. Czy był Ibrahim, czy Abrahim? Albo jedno, albo drugie. Ojojoj. Ibrahim to już jest bardziej arabskie, natomiast Abraham to zdecydowanie mniej arabskie. Oj tak, zdecydowanie. Natomiast tutaj wracając jeszcze do Rasputina, to wiem, że on, że tak powiem, dość bujne życie rozrywkowe prowadził i miał dość dużo wskutek tego potomstwa, prawda? Podobno tak się rzeczy miały, jakkolwiek nie jest to fakt historycznie potwierdzony w pełni. Natomiast wiem, że miałem kota, który również się nazywał Rasputin, zdrobniale Pucio. Pucioś nie miał licznego potomstwa, ponieważ gdy był jeszcze mały,
został pozbawiony szans na ojcostwo, co zresztą w przypadku kotów jest ogólnie zalecane. Niemniej w ten jednak sposób nie rodzą się niechciane kocięta. No tak, niemniej jednak właśnie Rasputin, czyli Puciuś, był bohaterem, ponieważ on ratował rybki z akwarium. Ponieważ któregoś razu była taka sytuacja, pamiętam, że wypadła rybka z akwarium i on przytrzymał łapkę na rybce, która właśnie leżała na ziemi i zaczął miauczeć. I pamiętam, że wtedy babcia podeszła, wzięła rybkę i dała mu smakołyka w nagrodę za to, że był tak bohaterski i uratował małą rybkę. Potem on już się tak scwanił, że sam grzebał w akwarium i wyrzucał rybki i wtedy je ratował i miaucząc uzyskiwał smakołyki. No, był akwarystą, powiedzmy. Akwarystyka nie jedno ma imię. No, w kocim wydaniu tak to wyglądało właśnie. Natomiast wszystko, że tak powiem, rozbija się o tryb historyczny, ponieważ co by nie, się nie działo, to on zawsze mówił, że miał. Miał, tak. Tak, to było poza sporem właśnie to miał, czyli posiadanie albo no miał to miał, co tam dużo tutaj na ten temat mówić. No, w kocim wydaniu to jest stwierdzenie jednoznaczne i nie budzące żadnych wątpliwości. No właśnie, a tutaj a propos miał, no to mi się tutaj przypomniał taki w zasadzie nie wierszyk, tylko piosenka. Ojciec Wirgiliusz... Uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123 według inwentarza. O matko, to on się chyba naprawdę no, musiał na czarno zatrudniać w kilku miejscach, żeby alimenty zapłacić. No w przypadku alimentów prawdopodobnie byłyby problemy ze ściągalnością tych alimentów. No ale na ten temat poezja nie wypowiada się bliżej i tutaj o ojcu Wirgiliuszu z punktu widzenia alimentacji niewiele wiemy, choć prawdopodobnie egzekucja tych świadczeń alimentacyjnych nie przyniosłaby rezultatu i postępowanie egzekucyjne zostałoby prawdopodobnie umorzone. To znaczy tutaj to było takie podchwytliwe zagranie z mojej strony. Dlaczego? Dlatego, że w tym wierszu jest tak, że właśnie ojciec... Ja dokładnie wiem, ile ojciec Wirgiliusz płacił alimentów. Jednak są jakieś dane na ten temat. No, ciekawe. Oczywiście, ciekawe. Tak, zawarte w wierszu. Bo ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123. Czyli... Żeby uniknąć obowiązku alimentacyjnego, bo właśnie płacił 0 zł alimentów, ale żeby właśnie uniknąć obowiązku alimentacyjnego, wziął dzieci do siebie i je uczył. I to jest właśnie zawarte w wierszu. Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, i to jest pierwsza informacja, a miał ich wszystkich 123, a o matce nie było ani słowa powiedziane. O matce ani Polce słowa, z Zimbabwe. Tak. To prawda, no nie zostało również powiedziane, jakich alimentów domagałaby się matka owych 123 dzieci. Prawdopodobnie wystąpiłaby z roszczeniem alimentacyjnym odpowiednim do potrzeb dzieci i możliwości płatniczych ojca, tak jak jest to przewidziane w kodeksie. Co z tego by wynikło, natomiast to trudno powiedzieć. Czasy są ciężkie. Za czasów Wirgiliusza prawdopodobnie sytuacja także wyglądała nieciekawie przy tej ilości dziatwy. No i dlatego sądzę, że ta sprawa na wokandzie musiała wyglądać bardzo nieprzyjemnie. No raczej tak, o ile się odbyła, no raczej się chyba nie odbyła, skoro, że tak powiem, było tak cicho na ten temat, bo gdyby się odbiła, no to... Historia milczy jak zawsze. No sędzia Anna Maria Wesołowska tak by na pewno. W zgrobowy sposób, przypuszczam, że tak jak ojciec Wirgiliusz już nie żyje, tak samo i te dzieci już, no co tu dużo mówić, to smutna wiadomość, ale być może z uwagi na te trudne sytuacje alimentacyjne, te dzieci również już nie żyją. Przykre, ale niestety prawdziwe w tych trudnych okolicznościach. No tak, a tutaj a propos ojcostwa, no to jak to się mówi, nie ten ojciec, kto, że tak powiem, począł, prawda, przyczynił się do powstania życia, ale ten ojciec, który włożył serce i wychował.
I to wychował, mi się... tak? Tak. No, niekoniecznie uczył, ale wychował. No, czy uczył, czy tresował, czy trenował, czy cokolwiek innego, ale wychował. To tutaj mi się przypomniało no, z historii takie coś, że właśnie znany kompozytor, który stworzył Cztery pory roku, czyli Vivaldi, był księdzem, który opiekował się sierotami w sierocińcu. Uczył je grać, uczył je śpiewać i to był taki bardzo piękny przykład takiego serca włożonego w opiekę nad dziećmi i w uczenie. Z tym, że, no, musimy powiedzieć wyraźnie, że Vivaldi w najlepszym razie mógł być ojczymem, natomiast ojcem tych dzieci nie był. Mógł być również tutaj wplątany w jakieś adopcyjne ewentualnie układy, ale trudno mi powiedzieć. Ja bym go nie zaliczał w poczet ojców, chyba że w poczet ojców muzyki, a zwłaszcza wiolinistyki. To tak, to ewentualnie tak. Bo z tymi ojcami to różnie bywa. Ja może tutaj taką też anegdotę sądową pozwolę sobie przytoczyć. Mianowicie przypominam sobie sytuację, kiedy pewien młody człowiek mówił o pewnej osobie, że ta osoba zawsze była dla niej jak ojciec, jak rodzony ojciec. Ta osoba zawsze o nim pamiętała, biła go codziennie, wybiła mu wszystkie zęby, a raz go nawet skopała. No jednym słowem jak ojciec. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale tak mi się przypomniało. To znaczy, sytuacja tak, nieco ekstremalna. Nieco ekstremalna i może z tego ojca niekoniecznie bierzmy przykład, prawda? No, ja bym nie brał przykładu, ale tak czy inaczej należy stwierdzić, że osoba ta zachowywała się w sposób niezwykle paternalistyczny, taki ojcowski, głęboko ojcowski, no, przejawiający się w postaci bicia i kopania. No może za ojcowski, no, bo to był taki ojciec piłkarz troszkę, bym powiedziała, no bo kopanie to jest raczej domeną piłkarzy, a nie ojcostwa. To zależy, jeżeli zdarzy się ojciec piłkarz, to kopanie tym bardziej może być tutaj stosowane systematycznie. No tak, ojciec piłkarz, ojciec bokser, no. A jeżeli damski bokser, to tym bardziej może stosować przemoc w rodzinie i wyżywać się na matce tych dzieci. No, matka Polka to jest osoba nierzadko właśnie traktowana w ten sposób. No, szczególnie przez ojców bokserów. No tak, zwłaszcza damskich bokserów. Damskich, oczywiście. No tak. No są różni pięściarze, różni są pięściarze. No właśnie, taki mieliśmy tutaj cały kalejdoskop ojców. No i bardzo, że tak powiem, ciekawie to wszystko zostało przedstawione, także no tutaj korespondent ze Zmorąga bardzo ciekawe rzeczy tutaj nam i poopowiadał i rzeczywiście no co tutaj można powiedzieć. Nic dodać, nic ująć i myślę, że temat jest wyczerpany i może coś szczególnego pan korespondent ze Zmorąga chciałby powiedzieć ojcom w dniu ich święta. Cóż mógłbym powiedzieć ojcom? Nie wiem, czy mnie ojcowie słyszą. Halo, ojcowie, hej, tatusie, słyszycie mnie? Hej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Naszym gościem był dzisiaj korespondent ze Zmorąga. Dziękujemy serdecznie za rozmowę i życzymy miłego wieczoru i wszystkiego najlepszego wszystkim ojcom, żeby kopali piłkę razem z dziećmi i żeby po prostu kochali i żeby byli kochani i żeby ich marzenia się spełniały. Jak to ale mój... kopali piłkę, a nie dzieci. Podkreślam wyraźnie, żeby nie było potem nieporozumień. Piłkę! Powtarzam. Dokładnie. Piłkę. Zwłaszcza, że teraz jest euro. No i jak to jeden z moich bardzo serdecznych znajomych mówił takie życzenia uniwersalne, które pozwolę sobie teraz przytoczyć. Życzę wszystkim ojcom zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Bardzo dobre życzenia. Bardzo dobre. Także
do usłyszenia w kolejnych audycjach w środy podcastowe. Życzymy miłego wieczoru i miłego świętowania Dnia Ojca. I oto przykazanie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Także drogi tato, tatusiu, tatusieńko, świętuj dzisiaj i ciesz się piękną pogodą, ciesz się pięknym wieczorem. Do usłyszenia. In nomine Patri. Audycję prowadziła Katarzyna Maliszewska. Do usłyszenia.